ustawa o kinematografii, tylko ustawa o państwowych instytucjach filmowych. Rzeczywiście ten proces został przewidziany w jedną stronę, to znaczy po sporządzeniu aktu komercjalizacji, po wpisie spółki do rejestru spółek, no właściwie nie ma drogi powrotnej stamtąd, więc udało nam się wspólnie z Ministerstwem Skarbu wypracować taką ścieżkę dla, to nie dotyczy tylko instytucji filmowych, to tak naprawdę dotyczy niektórych spółek, które zarządzają ważnym dla kultury dziedzictwem, tak jak na przykład Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, bo to też jest spółka Skarbu Państwa, która ma kłopoty, i żeby zrobić, jakby przywrócić status instytucji kultury tym spółkom, no potrzebna jest nowa ustawa, żeby była nowa ustawa, potrzebna jest wola polityczna i praca legislacyjna. Czy to się uda w tym roku przed wyborami, nie mam pojęcia, wierzę, że tak.